Hej, cześć! Drogi widzu, dzisiaj przygotowałem dla Ciebie materiał, który będzie dotyczył, czy istnieją różnice w planach treningowych kobiet i mężczyzn. Nieraz słyszałem, jak mawiają bywalcy siłowni, że kobiety często nie powinny trenować tak samo jak mężczyźni, czego argumentacja dotyczy bardzo wielu aspektów. W rzeczywistości na temat treningu kobiet jest bardzo dużo sprzecznych informacji. Oglądając ten materiał, dowiesz się, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe. Czy kobiety są w stanie zbudować tyle samo masy mięśniowej i siły, co mężczyźni? Pytanie można by powiedzieć, że jest przecież logiczne, ale do dzisiaj się dowiesz, że nie do końca. Jeśli porównamy bezwzględne przyrosty masy mięśniowej i siły u mężczyzn i kobiet, oczywistością jest, że przewagą będą mieć mężczyźni. Jednakże sytuacja będzie wyglądać troszkę inaczej, jeśli porównamy przyrosty względem wyników osób początkujących. Dosyć ciekawe badanie zostało opublikowane w 2011 roku, gdzie link do badania macie zaraz pod spodem w opisie w materiale. W badaniu wzięło udział około 60 uczestników i z tego takie doświadczenie było osób początkujących, których podzielono na trzy grupy. Pierwsza grupa 20 kobiet, druga grupa 20 mężczyzn, trzecia grupa 10 kobiet, 10 mężczyzn. Aczkolwiek była to i tylko wyłącznie grupa kontrolna. Uczestnicy ukończyli 12-tygodniowy program treningowy z testami siły wykonywanymi na początku i na końcu badania. Programy treningowe były identyczne w obu grupach. Zarówno pierwsza, jak i druga grupa znacząco poprawiła wyniki siłowe w przysiadzie, wyciskaniu ławce poziomej, ściąganiu z góry i wyciskaniu na barki, jak też pendlay row. Natomiast względne przyrosty siły były delikatnie wyższe u kobiet. Bardzo podobne spostrzeżenia dotyczą również przyrostów masy mięśniowej. Badania jednoznacznie wskazują na to, że względne i procentowe przyrosty masy mięśniowej u kobiet i mężczyzn są prawie takie same. Biorąc pod uwagę kilkunastokrotnie wyższy poziom testosteronu u mężczyzn, który pełni funkcję anaboliczną, można się wydać nielogiczne. Jednakże poziom testosteronu mieszczący się w zakresie tej fizjologicznej normy ma wpływ na początkową ilość masy mięśniowej, ale nie ma istotnego znaczenia pod kątem jej względnego przyrostu wywołanego treningiem. Czemu? Zobaczcie, ile osób ogólnie kuje dupsko, zażywając soku z gumy jagód, a mimo to nie rosną w oczach jak Superman. Warunkuje to przede wszystkim wysoki poziom testosteronu całkowitego, ale najważniejsze jest to, ile z tego całkowitego przejdzie wolne. Może być też również sytuacja, że w wynikach krwi ktoś ma górną normę testosteronu całkowitego, jednak wolny jest bardzo mocno wbity w podłogę. Na przykład 7 może wychodzić. Niski lub wysoki również poziom estrogenu, gdzie przy osobach otyłych zawsze mamy zawyżony poziom estro, wynik jest prosty. Konar nie zapłomie i często tak się zdarza u osób stosujących SAA, czyli sterydy anaboliczno-androgenne. Testosteron całkowity znacznie może być powyżej normy u takich osób. To najczęściej to, co kolega będzie mówił: o Jezu, zbijaj estro, bo ci cycki rosną, nie? I niestety, ale dalej nie pobawicie się z kobietą. Czemu? Estrogen wybity w górę, jak i w podłogę. Niestety problemy są z libido. Ale idąc dalej. Biorąc to wszystko pod uwagę, mężczyźni zaczynają z dużo większą masą mięśniową w porównaniu do kobiet, więc logiczne. Zatem bezwzględne przyrosty masy mięśniowej i siły są większe, ponieważ większa była wartość początkowa. Jeśli weźmiemy pod uwagę wartości względne, to będą one bardzo przybliżone. Badania wskazują na to, że kobiety są mniej podatne na zmęczenie, zatem są w stanie wykonać większą liczbę powtórzeń z tym samym procentem ciężaru maksymalnego, co mężczyźni. Prawdopodobnie może mieć to związek z przewagą włókien mięśniowych o charakterze wolno-kurczliwym. Jednakże warto zaznaczyć, że u niewytrenowanych kobiet i mężczyzn ten stosunek jest niemalże identyczny. A zmiany dopiero zachodzą w odpowiedzi na odpowiedni trening siłowy, więc warto trenować siłowo. Ponadto regeneracja u kobiet zachodzi znacznie szybciej, co prawdopodobnie może mieć związek z większą ilością estrogenu, którego rola, szczególnie wśród mężczyzn, wydaje się być niedoceniona. Dodatkowo kobiety lepiej sobie radzą ze stresem metabolicznym, a także akumulują mniejszą ilość mleczanu w trakcie wysiłku beztlenowego w porównaniu do mężczyzn. Dlatego nie potrzebują tak długich przerw między seriami, co mężczyźni, aby zrealizować względnie ten sam tonaż treningowy. Więc u kobiet ja proponuję, żebyśmy rozpisywali troszkę krótsze przerwy między seriami. Jeśli jesteś już na pewnym poziomie zaawansowania, to wiesz, jak ciężko o dalsze przyrosty masy mięśniowe, siły, etc., etc. Powyższa zależność dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni w bardzo podobnym stopniu adaptują się do treningu z podobnymi przyrostami.
Czyli takie najważniejsze elementy, jakie powinieneś zapamiętać również z tego materiału, to takie trzy chciałem Ci wyszczególnić. Pierwszy to, wbrew powszechnemu przekonaniu, względne przyrosty masy mięśniowej i siły są niemalże takie same zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Drugi taki dobry tip to jest, że kobiety są mniej podatne na zmęczenie, dzięki czemu mogą wykonać większą liczbę powtórzeń z tym samym procentem ciężaru maksymalnego co mężczyźni, a także nie potrzebują równie długich przerw między seriami, aby zrealizować względnie taką samą objętość treningową. Jaki ostatni dobry tip od Sherlocka, ze względu na fakt, że wytrenowane kobiety posiadają większą liczbę włókien mięśniowych typu pierwszego, moglibyśmy dojść do konkluzji, że kobiety powinny trenować o wyższym zakresie powtórzeń, aby przetrenować wolno kurczliwe włókna mięśniowe. Jednak to nie znaczy, że nie macie trenować siłowo. Pod spodem macie materiał do tego badania z 2011 roku. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli materiał Ci się podobał, kliknij łapkę w górę, udostępnij materiał, obserwuj mnie dalej i do zobaczenia w kolejnym materiale. Jeżeli coś chcesz więcej się dowiedzieć, napisz komentarz, napisz do mnie prywatną wiadomość. Ściskam, Sherlock. Puch.